Dobrze, nie przedłużając już, Bartek opowie nam o C-Sharp i Azure Sphere. Mam nadzieję, że w zasadzie nie wiem, co chciałem powiedzieć, przekazuję ci połeczkę. Cześć. Jeżeli chciałeś nawiązać do może Azure'a i że IoT i tak dalej, to... Nie siadło. Nie, generalnie to jest tak, że ta prezentacja to jest taki eksperyment. Pomimo tego, że pewnie o Azure Sphere już słyszeliście, tak, jest to platforma do IoT, ale tutaj nie będziemy mówić o IoT, z racji tego o IoT i o Azure samym sobie, ponieważ jest to grupa dotnetowa, więc pomyślałem, że trzeba opowiedzieć o C-Sharpie i w tym wypadku o Azure Sphere. No ja nazywam się Bartek Szczepański. Lećmy. Na początku może agenda, czyli jaka była motywacja, skąd pomysł na tą prezentację. Następnie opowiemy sobie o Azure Sphere. Ja mam tutaj taki zestaw deweloperski. Opowiem, jak wygląda, jakie są możliwości. Potem właśnie pokażę wam, czym jest projekt Il2C. Zrobimy demo, więc mam nadzieję, że się coś uda. No i na końcu podsumowanie. O mnie? Parę zdań, żeby to było. Tak, jestem teraz C-Sharp deweloperem. Kiedyś byłem embedded deweloperem, dlatego jest temat na pograniczu. Ojciec trójki bąbelków. Tak, fan chmur, security i czasami coś tam wiem. Generalnie zostałem w Signe zapytany, czy nie poprowadzę takiego, czy nie wystąpię i nie wykonam prelekcji, co jest trudne z jednej strony. Więc zastanawiałem się, o czym by tutaj powiedzieć. No ale jakoś w podobnym okresie, jak zostałem zapytany przez koleżankę, na którą patrzę, przyszła do mnie ta płytka deweloperska od firmy Avnet. I ta firma rozdawała za darmo te płytki w ramach konkursu, w którym trzeba było wziąć udział. Ale pech chciał, że dostałem tą płytkę 2 tygodnie przed końcem konkursu. Więc mam płytkę za darmo, która paręset złotych jest warta, więc czemu to nie wykorzystać? No i tak sobie pomyślałem sobie, że to może być ciekawy sposób na to, żeby połączyć C-Sharpa i tą płytkę i sprawdzić, czy faktycznie, żeby ją poznać przede wszystkim, oraz czysta ciekawość, czy faktycznie C-Sharp w tym wypadku da radę. Zauważyłem ciekawą też jakby zależność, że ludzie, którzy na początku swojej kariery uczą się języków wysokopoziomowych, w pewnym momencie chcą zabierać się za elektronikę, za zabawę z tym, ale nie znają C, przez to odkładają na bok. No i robiłem research i zauważyłem, no tak znowuż, że ludzie jednak chcieliby pisać w takich językach, dotnetowcy chcieliby pisać w C-Sharpie, programując taką płytkę, ale Azure Sphere. I pojawiały się takie pytania na forach. Wiele ludzi było chętnych i wspominało o tym, że tak, że programują Raspberry Pi w C-Sharpie, w Pythonie, a inni ludzie piszą, że są takie projekty jak .NET Micro albo Nano Framework, które nie wspierają Azure Sphere'a. Więc widać zainteresowanie w tym, ale z jakiejś przyczyny Microsoft nie dał od początku wsparcia, abyśmy mogli pisać w C-Sharpie. To co to jest ten Azure Sphere? Generalnie jest to cały ekosystem, który składa się z 3 komponentów. Przede wszystkim z systemu, Secure OS, tak zwanego Sphere OS, który jest to system operacyjny bazujący na Linuxie, z usług chmurowych w portalu Azure, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a o tym będzie troszeczkę dalej w tym i opowiem, jak, dlaczego to jest ważne i jak Microsoft mniej więcej rozwiązuje ten problem. No i oraz tak naprawdę z procesora, ale tutaj jest zestaw deweloperski, który jest częścią Azure Sphere. Ja mam tu przy sobie
zestaw od firmy Ardent, ten po lewej, ale generalnie na dokumentacji Microsoftu możecie zobaczycie zdjęcia z tego zestawu od firmy Seed po prawej. Bardzo podobne zestawy, różnią się nie dość, że wyglądem, to czujnikami, które powiedzmy producent daje, ale oba mają ten sam procesor główny, czyli MT36 jest to procesor od firmy MediaTek. Za chwilę o nim. Co taka płytka w sobie ma? Co może nas interesować? Przede wszystkim diody, które będziemy uruchamiać, guziki, wiadomo, nic szumnego. Dodatkowo są tu sporo konektorów, aby podłączyć wyświetlacz, aby podłączyć UART-a. OLED jest osobno do kupienia i również go można podłączyć. Dużo sensorów mikroelektromechanicznych, co widzimy na schemacie blokowym. Tam po lewej widać, że posiada tutaj ta płytka ma w sobie mikrokontroler od firmy ST Microelectronics, gdzie jest akcelerometr, czujnik temperatury, żyroskop, czujnik ciśnienia, czujnik światła. Nasze diody są podpięte do interfejsu wejść, który jest to dioda RGB, które widzimy, są na GPIO 8, 9, 10. Diody statusowe, sporo peryferii, magistrali i UART-a, SPI, Quadro-C. Dodatkowo jakby prawne oko tutaj zauważy, że jest antena, zarówno 2-4 GHz, jak i 5 GHz. A to dlatego, że ten procesor, ten mikrokontroler tak naprawdę w sobie zawiera zbudowane Wi-Fi. A dodatkowo są dostępne dwa procesory w środku. Jeden główny to jest Cortex A7 taktowany z częstotliwością 500 GHz. I poboczny procesor do ogólnego dostępu Cortex M4, jest to M4F, czyli procesor floating pointowy do obliczeń zmiennych przecinkowych. Jest też procesor również Cortex M4, którego zadaniem jest rozruch i wszystkie tematy związane z bezpieczeństwem. Ill2C, co to jest? Żeby cokolwiek o tym powiedzieć, to musimy jakby opowiedzieć sobie o architekturze dotnetowej. Takie szybkie przypomnienie, jak to wygląda. CLI, czyli standard utrzymywany przez Microsoft, normowany przez ISO, standard języków, jak języki i biblioteki między sobą współpracują, systemu wykonawczego. CLR, czyli komercyjna implementacja, system wykonawczy naszego dotneta. IL. W momencie, jak kompilujemy nasz kod z C-Sharpa, nasz kod C-Sharpowy jest kompilowany, to jest potem utworzony z niego kod IL, czyli Intermediate Language, który jest potem uruchamiany przez CLR-a i poddawany jest procesowi Jittingu, czyli kompilacji Just in Time, która zamienia ten kod ILA na kod natywny maszynowy. Więc jeszcze raz spójrzmy na przykładzie obrazka. Nasz tutaj powiedzmy projekt kompilowany jest do assembly, do DLL, do egzeków. Generowany jest, są dane, metadane ILowe i wrzucane do CLR-a, do dotneta frameworkowego, gdzie poddawany jest Jittingowi i konwertowany to jest na kod maszynowy. IL, czyli Intermediate Language, I2C, Intermediate Language to C. Jest to translator standardu ECMA-335, CILA, albo MCILA, to jest poboczna nazwa, do języka C. Jest to projekt napisany przez pana z Japonii, który się nazywa Koji Matsui. Jak robiłem research, to na ten projekt przez przypadek natrafiłem. Ten pan mocno podkreśla, że to jest projekt eksperymentalny. No i większość dokumentacji była po japońsku, więc Google Translate, YouTube Translate po angielsku i słuchałem tego pana. Było bardzo ciężko, a YouTube to już nie dawał rady tłumaczenia na angielski. Tak mniej więcej wygląda
flow napisanego kodu w C-Sharp na powiedzmy naszą, na zestaw deweloperski typu Azure Sphere i Arduino. Zarówno jest wspierany C-Sharp, jak i F-Sharp. W momencie, jak są kompilowane, dochodzimy do etapu, gdzie posiadamy DLL-ki zgodne ze standardem. Potem ten proces, do tego momentu jest to zautomatyzowane, jeżeli chodzi o Il2C. Paczka nugetowa w naszym projekcie C-Sharpowym jest zainstalowana, nazywa się Il2C Build, która takie pliki przygotowuje i poddaje translacji. Następnie do innego projektu właśnie te pliki nagłówkowe, pliki C są wrzucane. I to jest projekt, który już jest stargetowany pod konkretną platformę deweloperską. To podczas demo jeszcze przypomnę. I następnie to jest kompilowane do odpowiedniego natywnego kodu pod danego boarda. Co na chwilę obecną ten projekt nam umożliwia? Translację typów prymitywnych oraz stringów. Garbage kolektora, obsługę garbage kolektora. Boxing, unboxing. Obsługuje wyjątki, delegaty, tak naprawdę metody wirtualne, interfejsy. Przepraszam. Tak. Jednym z głównych założeń Il2C, na których operuje, jest interoperacyjność, czyli dla przypomnienia platform Invoke. P-Invoke. Ktoś wie, co to? Jest to technika, która umożliwia wywołanie funkcji, metod, callbacków z bibliotek, z kodu niezarządzalnego w naszym kodzie zarządzalnym. Tutaj z pomocą przychodzi atrybut dll-import i tak jak na naszym przykładzie widzimy, z biblioteki user32 eksportowany, wyciągany jest metoda messagebox pod warunkiem, jeżeli ona ma modyfikator extern, gdzie potem możemy z tej DLL-ki wywoływać naszą metodę. Il2C operuje na podobnej zasadzie i wprowadza nam własne atrybuty, które nazywane są jakby Il2C invoke. I dla przykładu, na tym samym przykładzie pojawił się atrybut native method, który również wyciąga z tej biblioteki metodę, a kolejny atrybut metod implement jest tylko po to, aby zachować warningi CLR-a. To jest taki akademicki przykład, natomiast teraz sprawdźmy to może na przykładzie już peryferiów GPIO, czyli peryferiów wejść i wyjść, które jakby służą do sterowania pinami procesora, jeżeli ktoś nie jest tam. No, jeżeli ktoś tam z retoryki trochę nie wie. Powiedzmy, że chcemy wyciągnąć guma, który jest odpowiedzialny za konfigurację naszego interfejsu wejść-wyjść. Atrybutem native method odwołujemy się na główku GPIO, podajemy, opisujemy nasz enum taką samą nazwą, jaka jest w pliku nagłówkowym. Następnie wyciągamy sobie na jakby typy stałe, które są odpowiedzialne za konfigurację pinu. Równie dobrze możemy pisać tam 1.0, ale to jest przygotowane, więc żeby to potem w kodzie ładnie wyglądało. Stałe, które ustawiają pin na stan wysoki albo stan niski. Dalej powiedzmy consta, który jest odpowiedzialny, przypisany do naszego LED-a, w tym to wypadku będzie LED czerwony, czyli to tam było bodajże P9. GPIO P9 na płytce, na diagramie blokowym. Wyciągamy sobie atrybutami metodę, która jakby konfiguruje dany interfejs wejść-wyjść, czyli daną nóżkę. I dodatkowo z racji tego, że będziemy ustawiać LED-a i diodę LED, sterować nią jakby stanem wysokim i niskim, wyciągniemy sobie jeszcze metodę odpowiedzialną za ustawienie wartości. Demo? Nie, jeszcze chwila. W przypadku Azure Sphere
W momencie, jak zakupimy taką płytkę, musimy poprosić o dostęp, czyli ściągamy sobie SDK do Azure'a, instalujemy. W systemie mamy specjalny command prompt Azure'owy, który udostępnia nam dostęp do command Azure Sphere i musimy się zalogować. Podłączamy płytkę, się logujemy. Wyskakuje okienko Microsoftowe, żeby się zalogować. No ale czym się zalogować? Musimy zalogować się naszym własnym tenantem. Musimy go stworzyć w portalu. To jest już ten rodzaj security, o którym Microsoft wspomina. W portalu Azure'owym zalogowałem się moim prywatnym kontem, który tam mam na Hotmailu. W usłudze Azure Active Directory stworzyłem sobie nowe konto, nowego użytkownika tak naprawdę, którym potem się loguję, jak wywołałem komendę Azure Sphere Login. Potem jak jestem zalogowany, mogę poprosić o to urządzenie. Jak już je mam, to urządzenie już jest sparowane z moim kontem. I teraz też taka ciekawostka, Microsoft mówi, że w momencie jak płytkę oddam koledze, koleżance, sprzedam, to ta operacja claimu jest jednorazowa i ona jest teraz cały czas sparowana z tym kontem tylko. Z tym jednym kontem. Żeby móc lokalnie debugować i cokolwiek grać, musimy jeszcze jedynie ustawić, przełączyć device'a w tryb prepare debug. I teraz demo. Explorerze widzimy, posiadamy projekt C-Sharpowy, który ma paczkę, zainstalowaną paczkę nuggetową, o której wspominałem, E2C Build, z której output potem jest wrzucany do projektu MT362App. Jest to projekt już stargetowany pod Azure Sphere, pod tą platformę. Więc output tej translacji, który jest wykonywany w C-Sharpie, wrzucany jest potem do tego projektu. Runtime, w trakcie kompilacji tego projektu jest zrobiona referencja do runtime'u. Runtime jest tylko, jest to operacja manualna, jest to ściągnięty projekt z GitHuba i po prostu podpięty tutaj do Solution Explorera. W momencie jak jest budowane, w zależności są brane z tego runtime'u, i generowany jest natywny kod pod tą platformą. Jeszcze tylko tu. Tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, wyciągnąłem sobie stałe. Przepraszam, może motyw na biały mógłbyś zmienić, wtedy troszkę lepiej byłoby widać. Zobaczcie zadanie teraz. Powiększ po prostu. Już albo powiększyć na przykład, żeby światło zgasić. Może można dołączyć światło tutaj przy tym ekranie, czy nie da się? Nie da się, bo zdjęcia są. Nie, nie szkadza, jak to jest światło samo. Zgaszcie. Chyba za to. Więc... jest okej? Tak. O, było. O, może tak, teraz jest spoko. Jakoś inaczej było lepiej. Już lepiej widać. Zwykła klasa, która po prostu jest odpowiedzialna, w której wyciągam stałe metody, to co wcześniej pokazałem na przykładzie. Ten program jest bardzo prosty. Oczywiście też do biblioteki czasu TimeHash się dobrałem, w której konfiguruję sobie czas. Później
I tak, jego kolejnym krokiem jest konfiguracja samego portu GPIO na to, aby ustawić LED-a na wybrać naszego LED-a, odpalić stan początkowy. I w tym momencie zaczyna się pętla i miałem wcześniej wyciągniętą metodę nanosleep, która po prostu co sekundę usypia tutaj naszą płytkę i w momencie, w każdej iteracji pętli zmienia stan flagi i ustawia nową wartość GPIO na wysoką albo niską. Więc jak dobrze pójdzie i gram, to powinna się niebieskiutka dioda zaświecić na tym czymś naszym. Jest. To jest taki Hello World w Embedded. Więc ja mam jeszcze jedno demo, które jest już bardziej rozbudowane, ale żeby nie schodzić w szczegóły, ja później jak udostępnię prezentację, udostępnię też kod. I znowu czas. Jeszcze też trochę nie poczyściłem. Generalnie mamy klasę, która jest odpowiedzialna już za konfigurację GPIO i klasę jakby główną, która to jakby konfiguruje, klasę aplikacyjną, od której jest główna pętla. Jest to tak bardziej rozbudowane. Jest też klasa z deskryptorami, które potem śledzi. Które jakby odwołuje się do file deskryptorów danego elementu, na przykład do outputu, do batona, do LED-a. Ten przykład działa na zasadzie pollingu, więc tutaj nie mamy dostępu do przerwań, co jest utrudnieniem w przypadku jakby w momencie, jak będziemy naciskać guzik, ponieważ może być tak, że w momencie, jak naciskamy guzik, mikrokontroler parę razy przejdzie tą pętlę i nam się nic nie stanie. Zmieni tą wartość tej flagi, a zauważymy, że na przykład dioda się nie zgaśnie. No, docelowo powinno być tutaj wystawione przerwanie. I w momencie, jak jest naciskany guzik, pójdzie przerwanie, o ile ten guzik jest podłączony, podpięty pod GPIO, które wspiera przerwanie. Więc tak naprawdę z tego demo tutaj powinniśmy osiągnąć sterować LED-em czerwonym przy pomocy naszego guzika. I dobra, spróbujmy to odpalić. Jeszcze świeci się stara niebieska dioda, ponieważ nie poszedł reset device'a, więc ja manualnie to zresetuję. Coś tam działa. Yes. Nie wiem, czy to widać u wszystkich, więc coś tam się na czerwono świeci. Jak będę szybko naciskać, to widać, że ta dioda nie pracuje tak szybko, jak naciskam guzik. Więc, jakby podsumowując, tak, można programować C-Sharp przy użyciu C-Sharp, urządzenia embedded, urządzenia IoT, możemy nawet to tutaj powiedzieć, ale to już tylko tutaj szumna nazwa. To jest możliwe w momencie tylko, jak mamy dostęp do odpowiednich narzędzi. Jak już wspominałem, to Il2C jest to projekt eksperymentalny, w linkach jeszcze jest aktualizuję. Jest tam link do GitHuba tego projektu, więc sporo doksów jest pustych, trzeba czytać, jakby tak naprawdę trzeba usiąść i czytać kod. Nie jest to rocket science. W momencie, jak jest przygotowane są pliki
czynniki, powiedzmy, które nam wykonują operację Il2C Invoke, czyli wyciągają nam odpowiednie peryferia, odpowiednie metody, wtedy taki C-sharpowiec, którym interesuje się Embedded, jest mu w stanie łatwiej to użyć i zaprogramować. I tak, jest to wstępne właśnie potrzebne wstępne przygotowanie kodu, ponieważ ten projekt umożliwia tylko translację, ale to każdy ludek, który za to się zabierze, musi usiąść i wiedzieć, co tak naprawdę chce wyciągnąć, co chce osiągnąć. Jeżeli ktoś by chciał dobrać się do SPI-a, do I2C, to musi wiedzieć, z jakich plików nagłówkowych co wyciągnąć i jak to potem użyć. Już musi usiąść i tak musi analizować dana osoba język C. Potrzebna jest właśnie ta minimalna znajomość C, elektroniki, żeby nawet się móc pobawić z tym wszystkim. Tak jak już wspomniałem, ponieważ takie tego typu projekty nie są stabilne, jeszcze przynajmniej. I z jakiejś przyczyny Microsoft domyślnie tego nie dał wsparcia na C-Sharpa, na tą płytkę. Pewnie by mógł. Pewnie dlatego, że to jest dodatkowa warstwa abstrakcji, dodatkowa warstwa konwersji, jakby translacji kodu. Co w przypadku takich systemów, jakby z mojego doświadczenia, nie jest to korzystne, ponieważ jak pojawią się jakieś problemy z runtime'ami, z uruchamianiem, no to taka platforma może nam jakby przysporzyć wiele problemów w trakcie analizy. Jest to dodatkowa warstwa, którą musimy analizować. Jakby C-Sharp plus Azure Sphere. Co odkryłem? W sumie, że to fajna zabawa, nic ciekawego, jakby... Może to źle zabrzmiało. Polecam bardzo jako projekt do nauki tego, jak działa dotnet, jak to jest translatowane. Gdyby taki projekt jak U2C był bardziej komercyjny, to wtedy na pewno ma to sens. Ale jeżeli ktoś bardzo chce programować urządzenia embedded, nie mówię tu o Arduino, tylko powiedzmy już o Atmegach, o STM-ach, to ręką na sercu polecam jakby zrobić to w C, a ewentualnie później podpinać to do Azure'a i tam pisać już odpowiednie nasze serwery, funkcje, cokolwiek i tak dalej. Tak jak wspomniałem na początku, ta prezentacja jest prezentacją jakby takim eksperymentem, czy to w ogóle ma sens, więc nie wiem, sami możecie ocenić, czy dla kogoś to ma sens, czy nie. Natomiast trzeba by było dużo w pracy włożyć, żeby przygotować SDK przy wykorzystaniu Il2C, które jest pod tą platformę. Wtedy ktoś sobie, sharpowiec sobie siada, wywołuje odpowiednie klasy, które już są jakby odpowiednio obrapowane i łatwiej może do tego przysiąść i zrobić to od ręki, nie analizując w ogóle C. To tyle. Dziękuję. W momencie, kiedy stworzyłeś ten playing device, nie? I przypiąłeś do tego tenant ID, czy da się zmienić ten tenant ID? Nie zmieniałem, ale jak ja mówię, Microsoft pisze w swojej dokumentacji w takim fajnym niebieskim boksie jest to zaznaczone, że to jest operacja jednorazowa, więc nie. No właśnie ja próbowałem, podpiąłem konto, nie te przez przypadek, tenant nie tego konta. Nie próbowałem znaleźć, żeby to przepiąć i nie było możliwości, czyli wychodzi na to, że wtedy trzeba chyba nowe urządzenie kupić. Tak. Sekundę, właśnie nawet... Gdzie ta myszka? Wygadywać się z Hindusem. Jak dojdziesz do L3, to się będzie spajesz mi. Sekundę, dajcie mi. A nie, tam jest. Ja je w materiałach napiszę, pokażę właśnie. Mam tu w materiałach tutaj. Tak, zapomniałem dokleić. Tak. Podejrzę to ten właśnie odklejer, że tutaj jest napisane, że właśnie nie można tego zrobić, jest to operacja jednorazowa. Okay. Więc starałem się od początku dobre konto używać i zapisać gdzieś. Miałem to konto filmowe i teraz nie mogę się zwolnić. No.
Chyba, że ci to konto jakoś przekażą wtedy. To konto wydaje mi się, że jest w stanie przerzucić do swojego, przez Azure Active Directory, do swojego prywatnego. Tenant bym musiał przerzucić. Tenant, tak, to właśnie. Nie obejdzie się bez supportu. Tak. Tak sobie zapnę po opisie. W przypadku takich właśnie zestawów deweloperskich, ja uważam, jakby, ale projekty komercyjne, czy jakieś projekty do domu? Jakieś hobbystyczne w domu, jakieś smart home, tego typu rzeczy. Mhm. Tak jak powiedziałeś, smart home, sterowanie żaluzjami, nie wiem, silniczki podłączenia, sterowanie, podpięcie tego do... Przez to, że to tutaj jest Wi-Fi, to łatwo podpiąć to do internetu, udostępnić to z zewnątrz, więc w momencie, jak to już będzie podpięte do Azure'a, potem będziesz w stanie sobie wystawić API, napiszesz apkę mobilną albo jakąkolwiek, może użyć czasami, są też takie gotowe, które tylko wysyłają odpowiednie requesty pod endpointa i sterowanie. W przypadku takich zestawów deweloperskich to jest tylko proof of concept, nic komercyjnego tutaj. Tak. A jak to wygląda? Da się to czytać, czy to jest bardziej takie, że raczej tak jakby... Przeglądałem to 2 czy 3 razy, nie da się tego jakoś fajnie czytać. Nie da się tego jakoś, nie da się tego ciekawie czytać. Także jeszcze raz wielkie brawo dla Bartka.